jak już wiecie, bo nie dało się tego nie zauważyć. Dni temu kilka Marta Manowska wrzuciła na swój Instagram zdjęcia z wybranymi rolnikami. Nie, żeby z wszystkimi, wybrała sobie trójkę, pewnie ulubieńców, i zadała proste, acz kontrowersyjne pytanie, co sądzą widzowie. No i o tym, co widzowie sądzili i jakie kłótnie wywiązały się pod zdjęciami, to wy już wiecie, bo jest o tym na naszym kanale film. Okazuje się, że to jednak nie jest koniec. Trzeba przyznać, że choć Marta Manowska zaczynała skromnie, grywała czasem w jakichś epizodach, coś jej się udało zagrać w teatrze i tułała się po obrzeżach showbizu w nadziei dostania jakiejś większej roli. I w końcu trafił się Rolnik szuka żony. Złoty strzał, który wyniósł ją na wyżyny popularności. A to nie wszystko, bo przez lata Marta Manowska wyrosła na jedną z najbardziej lubianych prowadzących. Widzowie zawsze ją uwielbiali, bo wyglądało, jakby wkładała całe serce w prowadzony program. Jest też niezwykle ekspresyjna. Była też zawsze bardzo miła, zarówno dla uczestników, jak i dla widzów programu. Dzięki temu udało jej się dostać jeszcze Sanatorium Miłości oraz The Voice Senior, co znacznie powiększyło jej budżet i zmniejszyło pulę wolnego czasu. Wszystko wyglądało na to, że ten rok będzie należał do Marty Manowskiej. Jeszcze w grudniu zeszłego roku na planie Sanatorium Miłości poznała dźwiękowca Adama, w którym się zakochała, i bogatsza i szczęśliwsza zaczęła nowy rok. Okazało się jednak, że przy tylu programach z czasem zaczyna być krucho. Jak mogliście zauważyć, w tym sezonie Rolnika Marta nie jeździła do każdego z listami, a to rolnicy przyjechali do Marty i w jednym miejscu komisyjnie dostali skrzynki z listami. Więcej obowiązków to też większy stres, co wyraźnie odbiło się na wyglądzie prowadzącej. Marta poza pracą w telewizji stała się też aktywniejsza na Instagramie, co pozwoliło jej na dorabianie jako influencerka, reklamująca to soki, to biżuterię, czy ubrania. Widzowie zawsze bardzo ją lubili, dlatego cieszyli się z jej sukcesów. I kiedy zapytała ich szczerze, co myślą o uczestnikach tej edycji, to widzowie szczerze podzielili się z nią swoimi opiniami. I naprawdę, nie były to opinie wulgarne. W końcu Marta była taką swojską dziewczyną, której rolnicy mogli wszystko powiedzieć. Okazuje się jednak, że widzowie to nie rolnicy i nie mają u Marty takich samych przywilejów. Ciągle dostajemy od was wiadomości, że Marta kasuje wasze komentarze, jeśli nie wyrażają tego, co myśli ona sama. Ponadto blokuje wszystkich o odmiennym światopoglądzie. Widzom według Marty Manowskiej nie przysługuje własne zdanie na temat tego, co zostało im pokazane. Albo myślą to co prowadząca, albo wypad. I możecie powiedzieć, że to jej profil, więc ma do tego prawo. Tylko w takim razie po co zadawać pytanie otwarte? Mogła z góry napisać, co każda z osób ją obserwujących ma jej odpisać. I choć na zachowanie i wyzwiska w programie Marta robi smutne miny pełne zrozumienia, to działa tylko na występujących w telewizji. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Coraz więcej widzów traci nie tylko sympatię, ale i szacunek do Marty Manowskiej, skoro ona tego szacunku nie ma względem widzów. Pojawiają się głosy, że trzeba zmienić prowadzącą. I chociaż to się z pewnością nie stanie, to trudno powiedzieć, czy uda jej się odbudować sympatię wśród widowni, zwłaszcza jeśli ktoś nie wytłumaczy jej, że świat nie działa tak jak TVP i że każdy człowiek ma prawo do własnego zdania na temat tego, co widzi, zwłaszcza jeśli to zdanie nikogo nie obraża, a jedynie nie pokrywa się z jej własnym. Nie każda negatywna opinia w internecie jest hejtem, a konstytucja chyba ciągle gwarantuje nam wolność słowa i wypowiedzi.